Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Zbawicielki Ludu Rzymskiego powitali suwalczanie. To symbole religijne, które wędrują razem z młodymi katolikami w ramach spotkań młodzieży z całego świata. Ten zainicjowany przez Jana Pawła II religijny festiwal co roku ściąga miliony wiernych. W przyszłym roku wszyscy przyjadą do Polski, do Krakowa, a w ramach tego po całym kraju krążą już symbole Światowych Dni Młodzieży. Dziś pojawiły się na Suwalszczyźnie. Najpierw trafiły do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, czyli Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, a następnie do Parku Konstytucji 3 maja. Tam odbył się specjalny koncert ewangelizacyjny. Krzyż Światowych Dni Młodzieży wykonano w 1983 roku na rozpoczęcie roku świętego jubileuszu odkupienia. Po jego zakończeniu Jan Paweł II przekazał go młodzieży, której towarzyszy do dziś. Ikona Matki Bożej, Salus Populi Romani, należy natomiast do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Przydomek Wybawicielka Ludu Rzymskiego sięga VI wieku, kiedy to według legendy zażegnała epidemię dżumy. Teraz symbole te pielgrzymują od krańca ziemi do krańca ziemi, mówi ksiądz Jeremy Sykulski, moderator Suwałk. 31 lat temu w kwietniu święty Jan Paweł II podczas mszy świętej na placu świętego Piotra wręczył młodzieży krzyż i ikonę, która miała pielgrzymować od krańca ziemi do krańca ziemi. I to są swoiste rekolekcje w drodze, które mają zawsze przygotowywać młodzież na kolejne Światowe Dni Młodzieży. Wierni z krzyżem i ikoną przeszli drogą światła do starego folwarku, gdzie nad jeziorem Wigry nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Następnie symbole łodzią przewiezione zostały do Wigier i o północy w wigierskim klasztorze odbyła się pasterka. Dziś trafią m.in. do suwalskich szkół, szpitala i aresztu śledczego, a kolejnym przystankiem będzie Olecko.